Witamy Was w Muzeum Regionalnym Stalowej Woli na wystawie Etnoilustracje. Niebawem Wielkanoc, a więc też Niedziela Palmowa, więc chcieliśmy Was dzisiaj zaprosić i zachęcić do samodzielnego wykonania palmy wielkanocnej. To jest bardzo stara tradycja w naszym kraju, w naszym regionie. Przypisuje się pierwsze takie tradycyjne palmy, datuje się na wiek XI, ale prawdopodobnie już wcześniej były one w użyciu. W regionie nadsańskim palmy robiono na ogół z trzcinnika wodnego, zbieranego teraz, czyli po zimie, zaschniętego w sposób naturalny. To był główny element budowy takiej palmy wielkanocnej. Do niej można było dodać bukszpan bądź barwinek. Z czasem tradycje związane z wykonywaniem palm mieszały się. Różne regiony wpływały na siebie w taki sposób, że ilość roślin i elementów palm wielkanocnych właściwie rosła i dzisiaj tak naprawdę bardzo wiele składników mamy do wyboru, aby taką piękną wielkanocną palmę zrobić. Żeby w ogóle móc przystąpić do wykonywania palmy, przede wszystkim potrzebujemy surowców. My wybraliśmy te naturalne, niebarwione, głównie suszone rośliny. Potrzebujecie też kilku narzędzi, takich bardzo podstawowych. Przydatny może być sekator, który na ogół mamy w domu, ale jeżeli go nie macie, myślę, że wystarczą również nożyczki, które przydają się głównie przy delikatniejszych roślinach. Koniecznie musicie sobie też zapewnić jakiś mocny sznurek, lniany bądź na przykład drucik florystyczny, bo czasami też jest do tego używany. Dobrze by było, gdyby palma była budowana też na patyczku. Ja mam taki drewniany, strugany patyczek, ale to tradycja raczej mówi o tym, że powinna to być gałązka leszczyny, bo leszczyna też bardzo wcześnie kwitnie, wcześnie wypuszcza pąki, a więc idealnie wpisuje się w symbolikę palmy wielkanocnej. Tradycja palmy wielkanocnej jest ściśle związana ze wsią, z cyklem agrarnym, czyli z sezonem wegetacyjnym. Palma ma być kolorowa, piękna, nastrajająca pozytywnie i dawać nadzieję, tak jak nadzieję daje okres wielkanocny, samo święto Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkie właściwie rośliny, które do palmy użyjemy, mają jakieś znaczenie symboliczne, szczególnie te używane w dawnych czasach, a więc nie może w Waszej palmie zabraknąć gałązki wierzbowej kwitnącej baziami, mniej więcej takiej jak ta. Wierzba to kolejna roślina, kolejny krzew, który bardzo wcześnie ożywa po zimie, jest symbolem witalności, mocy takiej życiodajnej i powinna się w wierzbie taka, w palmie taka gałązka znaleźć. W regionie nadsańskim używano właśnie sitowia do zrobienia palmy, ale dzisiaj możemy użyć na przykład uschniętych kwiatostanów różnych rodzajów traw. Warto by zaopatrzyć się już w takie składniki w czasie późnego lata bądź jesieni, kiedy te rośliny wtedy najpiękniej wyglądają, najpiękniej kwitną. W naszej palmie znajduje się jeszcze taka czerwona gałązka. Tutaj dla przykładu pokażę. To jest gałązka derenia. Jej czerwony kolor to symbol krwi Pana Jezusa. Nasza palma przystrojona została tutaj na początku bukszpanem. Jest to roślina wiecznie zielona, symbolizująca wieczne życie, nieśmiertelność. Niezależnie od pory roku bukszpan jest zawsze świeży, zielony, nie zrzuca liści na zimę. Palma w tradycji miała bardzo szczególne znaczenie. Starano się ją robić zawsze solidnie, ponieważ poświęcona palma przynoszona do domu miała chronić zarówno dom, jak i obejście domowników, ale także zwierzęta i uprawy w gospodarstwie. W niektórych domach do dziś jeszcze praktykuje się taki zwyczaj, że zjada się bazie z wierzby. Ma to zapewnić zdrowie. Takie osoby mają dzięki temu nie chorować na gardło.
W niektórych częściach Polski także uderzano delikatnie oczywiście dzieci tymi wierzbowymi gałązkami, co także miało zapewnić im zdrowie i pomyślność. Palma, która przynoszona była z kościoła, na ogół znajdowała swoje miejsce w jakimś ważnym miejscu w domu, na przykład za obrazem. Jeżeli palma już nie była potrzebna, minął rok, ona się zużyła, nie wolno było jej pod żadnym pozorem wyrzucać. Jedyny sposób, aby jej się pozbyć, było spalenie, więc należało ją włożyć do pieca, do ogniska, a jeżeli nie było takiej możliwości, to należało zanieść ją do kościoła, gdzie ksiądz robił z nią to, co należy. Wykonanie palmy to jest dosyć proste zajęcie, ale czasochłonne. Na to musicie się przygotować. Wystarczy mocno dociskać, dokręcać kolejne piętra, kolejne partie różnych roślin. Możecie w dowolny sposób je komponować, w dowolny sposób je układać. My tu mamy bukszpan, mamy też wkomponowany len. Len też jest symboliczną rośliną, oznacza szaty Pana Jezusa. I dla dekoracji mamy kraspedię suszoną. Teraz kończę na palmę nakręcać suchokwiat. Bardzo ładna, wdzięczna roślina. Trzeba uważać, bo jest dosyć delikatna i łamliwa. Po niej myślę, że idealnie nam tutaj znowu odnajdzie się bukszpan. Jest wiele roślin, które w palmę możecie wkomponować, możecie je przywiązać, ale tradycja ludowa mówi o jednej, której w palmie być nie powinno, której nie należy używać. Jest to topola osika. Dlaczego nie powinna znaleźć się w palmie? Zgodnie z ludowymi przekazami, legendami, to na tym drzewie powiesił się Judasz. Więc czasem dzieci pytają o to, dlaczego liście osiki tak drżą. Drżą dlatego, że to pola jako jedyne drzewo zgodziło się użyczyć swoich gałęzi Judaszowi do skończenia ze swoim życiem. I teraz drzewo to drży przed gniewem Pana Boga. Więc pamiętajcie, aby wybierać takie rośliny bezpieczne, które mają pozytywną symbolikę związaną z życiem, z nadzieją, z wiosną. Dzisiaj jest dosyć duża dowolność, ale już nasze babcie swoje palmy wplatały na przykład kwiatki zrobione z bibuły. Tutaj za mną widać stare palmy sprzed kilkudziesięciu lat, zrobione taką właśnie techniką. Wykonane zostały z bukszpanu i z bibułowych kwiatów. Bukszpan, jak widzicie, całkiem nieźle na nich się trzyma. Stracił co prawda swój kolor, ale listki cały czas ładnie się zachowują i taka palma może być też taką pamiątką rodzinną. Te palmy mają naprawdę bardzo, bardzo wiele lat i są podyktowane tradycją. Zakończę w tej chwili piętro z bukszpanu i dam kolejną roślinę, która dosyć jest popularna w naszych ogródkach, może nie wszyscy ją znają, ale pięknie daje się zasuszać.
Jest to roślina, która nazywa się zatrwian wrębny. My mamy tutaj taki delikatny, kremowy kolor, ale zatrwian ma wiele odmian w naprawdę przepięknych kolorach, więc jeżeli znajdziecie gdzieś kolorowy zatrwian, a zresztą możecie sobie też zasiać w tej chwili taki w swoim ogródku i będziecie mieć na przyszły rok własne rośliny do wielkanocnej palmy. Tutaj dodana została gipsówka, te drobne, jasne kwiatuszki. Pod nią dokręcam kolejne piętro z bukszpanu. Im bardziej zielona palma, tym piękniejsza, tym bardziej wiosenna. Jeżeli będziecie budować, uwijać własne palmy, to pamiętajcie o jednym. Nie ma dwóch jednakowych palm i każda naprawdę jest na swój sposób piękna. Od tego, jak będzie wasza palma wyglądała, zależy, jaką roślinę znajdziecie. Co zdecydujecie się użyć? Pamiętajcie, że jeżeli nie będziecie mieli suszonych kwiatów, zawsze można zrobić kwiaty z bibuły. To jest dzisiaj bardzo popularna ozdoba w palmie. I nawet nie wahajcie się, żeby coś takiego do palmy włożyć, bo jest to naprawdę piękne i dość bliskie naturze właściwie, bo bibuła to oczywiście papier. Moja palma już za chwileczkę będzie gotowa. Jak widzicie, znowu pojawiła się w niej kraspedia. Dobrym zabiegiem jest powtórzenie rośliny, którą mieliście już wcześniej. Poniżej popularnie zwana kaszka, a właściwie zatrwian tatarski. Roślina, którą łatwo jest dostać w jakichś kwiaciarniach, sklepach z takimi dodatkami florystycznymi. Wykończę palmę ostatnią zieloną warstwą bukszpanu. Jak widzicie, nasza palma jest już gotowa. Można ją jeszcze ozdobić kolorową tasiemką. Pamiętać warto jeszcze też o tym, że w palmie znaczenie ma też każdy użyty kolor. Zieleń, to chyba dość czytelne, oznacza życie. Czerwony głuk, mękę i krew Pana Jezusa. Mamy tutaj
kwiaty w kolorze fioletowym. One oznaczają żałobę po śmierci Pana Jezusa, ale też pewne ograniczenia, które Wielki Post nakłada na ludzi. Kolor żółty oznacza wiosnę, nadzieję, nowe życie. Natomiast biel, co prawda nie jest to czysta biel użyta w naszej palmie, biel oznacza niewinność i czystość, która związana jest właśnie z tą niewinną śmiercią Pana Jezusa. Serdecznie zachęcam Was do zrobienia sobie takiej palmy w domu. Włączcie w to babcie, mamy, dziadków. Taka palma jest niepowtarzalna, oryginalna i na pewno będziecie się wyróżniać, kiedy pójdziecie w niedzielę palmową do kościoła.